Nie ma już pomnika radzieckiego żołnierza przy cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Obrzychu. Po postumencie została tylko kupka piachu. Pomnik zabrano w czwartek wieczorem na polecenie prezydenta Wałbrzycha. Po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej oraz wojewody, potwierdzonej decyzją administracyjną, wydałem polecenie niezwłocznego rozebrania pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w dzielnicy Gaj. Polecenie to zostało wykonane, poinformował prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Gdzie jest pomnik? Pomnik został zutylizowany, informuje rzecznik wałbrzyskiego magistratu Edward Szewczak. Monument został rozbity na kawałki i wwieziony na gruzowisko. Być może posłuży jako podbudowa przy budowie drogi. Pomnik zaczął wzbudzać wiele kontrowersji po ataku Rosji na Ukrainę. Wiele środowisk domagało się rozbiórki pomnika, niektórzy też optowali za tym, by pomnik pozostał, tłumacząc to strachem przed wojną na burzenie pomników. Pomnik kilka razy oblewano farbą, zamalowano litery. Pod koniec marca radny Rady Miasta Wałbrzycha Cezary Kuriata urządził przed pomnikiem happening i podpalił dziecięcy wózek. Pomnik Armii Czerwonej zdemontowano w Garnarsku, pod Sobótką. Wcześniej tablicę wyjątkową ktoś oblał czerwoną farbą. Pomnik z Gancarska ma trafić do Muzeum Ślężańskiego. A więcej informacji na ten temat znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.